Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ja jestem Gingis, a to jest, moi drodzy, Prison Architect. Dzisiaj takie więzienne nastawienie u mnie nastąpiło, więc kolejny odcinek z tej gry, z Prison Architect. Ostatnio to, co zrobiłem, to po prostu, powiem szczerze, odwaliłem niezły manewr. Zobaczcie, saldo bankowe, $1517. Dzienny przepływ pieniędzy, no jest na plusie niby. Zarabiam ponad 1000, ale no za te 1500, te 1500 to ja nie jestem w stanie nic tu zrobić, nic zbudować, nic, znaczy zaplanować mogę, ale zbudować niewiele, prawie nic. Więc postanowiłem, że dzisiaj, przynajmniej na tą chwileczkę, zajmiemy się dotacjami. Musimy uzyskać trochę pieniążków i posprawdzajmy od dołu, co my możemy zrobić. No, te dwie inwestycje po prostu zwaliły mi budżet, więc ja na początek włączę szybki przepływ czasu i przede wszystkim wyłączę... Znaczy nie, czekajcie, nie wyłączę całkowicie, bo mogę 5 więźniów przyjąć. Tak? Mam ile tych łóżek, ja sobie liczyłem 5 i 5 to 10 razy 2, 20, czyli 5 więźniów przyjmę, 5 więźniarek przyjmę, więc niech sobie one sobie dojadą, ale już tutaj walczymy czasem. Czekajcie, bo mi tu łypie, co mi tu łypie? No łypie mi ten wykrywacz metalu. Ten wykrywacz metalu w tym miejscu, on to troszeczkę też nie jest mądrym posunięciem z mojej strony, tyle wam powiem, bo nie potrzebuję go tu, ja bym go bardziej zamontował w tym miejscu, czyli zaraz za bramą. Zaraz za bramą i to by było chyba lepsze rozwiązanie, więc ja go sobie zdemontuję na sam początek, obiekty. Znaczy tu mamy wykrywacz metalu w obiektach, by... Tak, wykrywacz metalu jest, ale my sobie rozmontujemy go na chwilę obecną. Dobra, niech to sobie biegnie już czas. Ktoś tu sobie przyjdzie i go rozmontuje, ja go będę miał wtedy w zanadrzu już, w magazynie. No otwórzcie tam chłopakom. My się w ogóle czegokolwiek uczymy? Ciekawe za co? No właśnie, nie będziemy się na razie uczyć, ja nie rozwijać żadnych cech. Niech on demontuje ten wykrywacz metalu, my postawimy sobie te tutaj dwa wykrywacze, żeby osoby, które odwiedzają i też nowi więźniowie przychodzili najpierw przez wykrywacz i od razu już takie wstępne przeszukanie będzie, więc cóż, to jest głupota, rozmontował, ale skrzynkę zostawił, pojemnik zostawił, no zawartość wykrywacz metalu, no on dopiero teraz przyjdzie po ten pojemnik, okej, nieważne, więc tak, obiekty, wykrywacz metalu mamy jeden. Ten montujemy od razu tu, raz, 1000, przecież to zaboli jak diabli, no trudno. Dwa wykrywacze metalu, jest ok, i teraz zaplecze, bo one muszą być zasilane. Teraz zobaczymy, gdzie ten prąd musimy dociągnąć, bo przewód elektryczny 10, no nie jest to drogo, no ale kurde, każdy dolar jest na wagę złota teraz u mnie. Przynajmniej, moi drodzy, przez następne 64 godziny przy krótkoterminowej inwestycji. Tu idą prądy. Tutaj też jest, widzę, prąd postawiony. Ja bym to w ogóle rozmontował. Przede wszystkim to. Niech oni to rozmontują. Będę miał teraz parę kabli w zanadrzu, które puszczę tędy i tu doprowadzę, żeby jak najkrótszą drogą. Jak najkrótszą drogą do nich, do tych wykrywaczy. Dobra, rozmontowali. Przewód elektryczny. Postawimy raz, dwa i tędy. O! Mam nadzieję, że mi za bardzo to nie obciąży mojego tutaj systemu zasilania, bo nie mam za co kupić. Po prostu nie mam za to, dobra. No chłopaki, jazda do roboty, nie ma co tutaj ćwirować.
Zobaczymy, czy to, co zrobiłem, jest dobre. To jest dobre, czy to ma tak być. No dobra, tutaj połączone. Jeszcze raz, dwa. Jeden, już prąd powinien płynąć. Jak zasilanie. O kurde, no trochę poszło w górę, no ale, ale jest ok, jest tak jak chciałem. Jest dobrze. Jest dobrze, dobra, niech czas sobie biegnie, a my przejdźmy w tej chwili do raportów i zajmiemy się dzisiaj dotacjami właśnie. Mamy tak, pierwszy raport. Od dołu, już nie liczę tych terminowych inwestycji, krótko ani długoterminowych. Dalej. Działania na rzecz samopoczucia pracowników, premia za ukończenie $10,000. Związki zawodowe donoszą, że osoby pracujące w więzieniach są zestresowane i przepracowane. Często popełniają błędy w pracy. Zadbaj o to, aby twojej placówce nie doszło do takiej sytuacji. Cele: zbuduj pokój socjalny, mamy. Upewnij się, że przynajmniej 5 powinno być strażników, nie ma przydzielonych zadań. Zadbaj o to, aby twój personel nie przemęczał się. No to cóż, pozostało nam po prostu chyba zatrudnić z personelu jeszcze dodatkowego jednego strażnika i powinniśmy to zadanie mieć wykonane, więc bierzmy je. Jest. Jest, mamy dychę. Mamy dychę na koncie. Jest ok. Co byśmy mogli dalej tutaj zrobić? Mamy coś takiego jak konserwacja więzienia. Odblokuj konserwację poprzez biurokrację. Odblokuj. Czego to? Oni sobie łażą. Odblokuj sprzątanie poprzez biurokrację. Muszę zatrudnić ogrodnika po prostu i nie będę się tutaj chrzanił. Ogrodnik, jest. Zatrudniamy ogrodnika i konserwację więzienia. No i pięknie, mamy 24602, jest ok. Prawo do odwiedzi, na razie żadnej świetlicy nie będę budował. Polityka. Certyfikat systemu bezpieczeństwa. Szefa ochrony 10. Nie. A klimatyzacja i animacja więźniów. To też nie. Resocjalizacja przez edukację. To też nie. Zdrowie, samopoczucie. Zbuduj oddział medyczny. Zatrudnij przynajmniej dwóch lekarzy. Zatrudnij psychologa. Psychologa mamy. Dobra. Budujemy oddział medyczny. Mamy teraz już kasę. Więc jesteśmy zadowoleni z tego, że tą kasę mamy. Zamknijmy te dotacje. Teraz oddział ten medyczny. Gdzie my go chcemy pobudować, moi drodzy? Oddział medyczny chcę pobudować po drugiej stronie, tak jak tutaj oddalmy trochę widok, w tym miejscu. Tak jak mówiłem, to całość, to będzie biuro, tu będą te podstawowe rzeczy. To są w ogóle cele dla takie familijne, że tak powiem, rodzinne, czyli dla matek z dziećmi. I tu to będzie takim jednym kompleksem. Natomiast cały główny kompleks będzie przeniesiony w głąb, czyli w ten rejon. Będzie, przynajmniej tak chcę, żeby w środku tego był spacerniak i od góry będą bloki więzienne. I od dołu również, ale to już będzie za takim murem, za ogrodzeniem murem, brama taka wejściowa, może duża, może taka mała, zobaczymy. Na razie tu tak delikatnie. Już niektórzy powiedzą pewnie, że dawno powinienem blok więzienny wybudować, ale ja się jeszcze wstrzymuję z tym, wybaczcie. Wstrzymuję się. Za chwilę dokładnie, za niecałe, znaczy 2 godziny, o 8 chyba będą, tak, czy o 6, o której, nie, za 2 godziny 15 minut przyjadą więźniowie i będzie dobrze. A my teraz wybudujmy fundamenty, budynek ceglany i na tej wysokości, tutaj ładnie, bo tutaj musi to zostać tak, jak ja chcę, czyli o, w tym miejscu wybudujemy ambulatorium, czyli ten nasz oddział medyczny. Okay. To tak robię, może dla niektórych trochę dziwnie, ale to jest, będzie tak połączone i tak ma zostać. To z drugiej strony mogłem zrobić pomiędzy tymi oddziałami przejście, żeby jakbym coś tutaj budował dodatkowego, żeby tu było jakieś dojście, bo te biura będą się ciągnęły. Jeszcze się będą troszeczkę ciągnęły, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Co tam w ogóle słychać? Transport więźniów za godzinę 52 minuty. Goście, dwie rodziny czekają na odwiedziny, pracownicy, a tam przemęczeni, dobra, jeszcze 59 godzin, żebym odzyskał $16,000 i będę zadowolony. No to chłopaki, wy sobie tutaj budujcie.
W ogóle tam wymaga wejścia, jak zwykle, czyli obiekty i drzwi personelu. I teraz te drzwi personelu, gdzie my zamontujemy. Ja bym je zamontował mniej więcej gdzieś tu, wiecie? To by było dobre chyba. Dobra, niech będą. Najwyżej później się przeniesie, jeżeli twierdzę, że jest źle. Chłopaki sobie wyszli już. Już jest ok. Czekamy na drzwi. Powinno być to pomieszczenie zatwierdzone. Tak, idzie. Idzie gościu z drzwiami. Buduje. Mamy zatwierdzone. No, sru. Tak, jest zatwierdzone. Nice. Dobra, tam godzinę. Tutaj to akurat mało istotne. Teraz tak, teraz co ja tu chcę zrobić? Muszę to połączyć tym, że jakże przepięknym drutem kolczastym, prawda? Czyli to były w materiałach i ogrodzenie. Machniemy tu. Dobrze robię. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech sobie ogrodzenie wybudują. Tutaj już światełko podłączają, więc zaplecze i... Tak, ale ja zaraz naprawdę stracę chyba moc zasilania w tym swoim... Bo już tam ponad 50% jest. No, no dobra, no, no trudno, zostawiamy. Tu w ogóle będę później się starał, wiecie to... ja nie wiem, czy dobrze. Może, może tak, może nie. Może zrobię z części tu świetlicę. Tu przedzielę po prostu... po prostu przedzielę tutaj... ścianą. I to ta... bo ta stołówka, tu jest 8, tak? 8, 8, 16. 8, 16. Koszt sobie gdzieś po prostu postawię w tym rogu, czy coś, ten, i tu przedzielę, i tu zrobię świetlicę w tym miejscu. I to by było chyba dobre. To by było dobre. Na chwilę obecną mamy te rzeczy, doprowadzamy prąd. Jak tam obciążenie? Obciążenie mnie interesuje. No wytrzymamy, wytrzymamy jeszcze. I teraz tak, materiały, pomieszczenia i musimy znaleźć ambulatorium. Jest ambulatorium. I to pomieszczenie to będzie ambulatorium. W materiałach od razu zburzymy to, to, to i to, bo jest nam nie, to już niepotrzebne. Ktoś tam było, ktoś tam coś wnosił. Coś wnosił z więźniów, widziałem, bo na czerwono mi tutaj zaświeciło. Nie? Wydawało mi się. Pogięło ich. Ile tych matek z dziećmi? Kogo my w ogóle zamykamy do tego więzienia, no? Ludzie, no... Nie dość, że brak... Narzekam na brak kasy, to jest proszę bardzo. Jedna jeszcze z dzieckiem, oczywiście. Tak? I co? A co na górze? O, a druga już jest prowadzona znowu. No i co, mam kolejną celę budować? Oj, matko, matko i córko. No nie mam wyjścia, bo jedna będzie znowu mordę mi tu darła, no. Że ona nie ma gdzie siedzieć, no. Najlepiej na... Nie powiem, jakiej części ciała. No trudno. Trudno, co mogę zrobić? No muszę wybudować trzecią celę. O, no trochę mi to popsuło plany, bo nie chciałem tego tutaj budować, rozbudowywać. To jak nie będzie symetrycznie, nie będzie ładnie wyglądało, a wiecie, że chciałbym, żeby to wyglądało ładnie. Dobra, ale zanim to zrobimy, to tak, płyta chodnikowa ru. Trawa tu, tu i tak. I trawa do końca. Dobrze. Płyta chodnikowa jeszcze tu. I w tych miejscach dwóch. O, to tu zrobię wejście na razie. Chociaż ten dziedziniec nie będzie tu potrzebny. Nie, dobra, cofamy to. Nie robimy żadnej płyty chodnikowej tu. Nie będzie tu płyty. Nie ma takiej możliwości. Dobra, a ja miałem tutaj... czasem właśnie, żeby to zapierdzielało. Dobra, ambulatorium, łóżko medyczne, obiekty, łóżko medyczne, łóżko medyczne w obiektach, szukajmy, medyczne łóżko jest. Gdzie je postawimy, w jaki sposób? Teraz się okaże. Przybliżmy sobie troszeczkę widok.
tą stronę będziemy stawiać łóżka, czy na tej ścianie? Na tej ścianie i później na tej ścianie. Dobra, czyli musimy je obrócić w ten sposób. Jest łóżko medyczne. I teraz jeszcze personel, czy lekarze mamy. Dwóch lekarzy musimy zatrudnić według tego i to nam da... Dobra. Okej, łóżko medyczne jest, lekarze są. Przejdźmy do... zdrowie, samopoczucie. Pięknie, mamy 40 tysięcy. Jest okej. Prawa do odwiedzin na razie mnie to nie interesuje. Badanie nad dietą więzienną. No chyba was pogięło. Ale to już możemy zrobić, bo jest zdrowie, psycholog. Nie, ja już to mam zrobione. Chyba. Odblokuj zdrowie. Odblokuj psycholog i my więzienie przynajmniej 20. No to piszemy to do 15 koła. No jak to nie? O to chodzi. Podawaj niewielkie posiłki. Jak ja mam to zrobić? Przez 2 dni. Czy ja muszę to jakoś tą kuchnię inaczej chyba wtedy zrobić? Dobra, nieważne. No i schrzeniłem. Znowu, trudno. Przyjęte to przyjęte, trzeba się wstrzymać. Słuchajcie, no i teraz mamy tak przychodu $1,337, 41 tysięcy na koncie i jeszcze tutaj w zanadrzu mamy te rzeczy. Tutaj chyba będzie to trwało jakieś 5 dni, coś mi się wydaje, chyba że trzeba będzie jeszcze odblokować kuchnię. Dobra, wejdźmy tutaj. Co my tutaj możemy jeszcze odblokować? Mikrozarządzanie, dostarcze narzędzi, logistykę, żywności, umożliwiając powiązanie kuchni z określonymi stołówkami. Dobra, to by się przydało. Polityka więzienna, raport polityki, zaostrzenie rygoru, inne rzeczy. Też się to przyda na chwilę obecną. I później zajmiemy się takim zdalnym dostępem, bo jak będziemy już odbudować ten blok więzienny, to chciałbym, żeby ten blok więzienny już był taki spory. Rozbudowa terenu mi nie jest na razie potrzebna. Kredyt, wymagane księgowe, można kredyt sobie brać. Ulga podatkowa, kredytu nie potrzebuję, nie jest niedobre, niedobre. Kształcenie również na razie nie. Zobaczmy, moi drodzy, jak tam to tutaj wygląda. 3 maksymalnie. Mam jeszcze ukryte. A, to już są ukończone. O. Patrzcie. Tutaj jeszcze takie, które są niedostępne. Super. Ale przede wszystkim harmonogram, moi drodzy. Musimy się zająć tym, co oni mają robić. Ogólnie rzecz biorąc, bo oni ani nie pracują, mają wszystko serdecznie w głębokim poważaniu. Czują się jak w polskich więzieniach, wiecie? Jak w polskich więzieniach. Po prostu nie robią nic, tylko sobie siedzą siłownia te sprawy. A ja uważam jednak, że kara to jest kara. Trzeba jakieś konsekwencje ponosić. Policzymy. Takie jest moje zdanie. Dobra, w związku z tym zajmiemy się harmonogramem. Ja sobie tu na karteczce tak przygotowałem mniej więcej, jak to bym chciał, żeby wyglądało. Więc tak, spanie od 21 do 6 rano. Dobrze? Mówię? Do 6 rano, tak. Między 6 a 7 tu w tym miejscu chciałbym mieć łazienkę. O. Minimalny rygor. Zwykły rygon, też łazienka. Dalej, między 7 a 8 posiłek. To jest śniadanie, muszą zjeść, dobra. Nawet 2 godziny posiłku, godzina posiłku im wystarczy, jak sądzicie, czy 2? Sprawdźmy 2, zobaczymy jak to będzie wyglądać, a później zmodernizujemy, zmniejszymy godzinę. Dalej, praca, przede wszystkim robota, do roboty. Między 9 a 14. Czyli tu nie ma żadnego żarcia. Tu jest robota. Robota, a jak nie, to cela. Koniec dyskusji. Później od 2 do 4 mają wolne. Czyli tutaj 3-4 jest wolna. Dobrze to kombinuję? Tak sobie zapisałem? Tak. 3-4 wolny czas. Tu wolne, wolne, wolne. Później między 4 a 6 jest dziedziniec. Czyli 5. Szósta tutaj dziedziniec. Między 7 a 8 mają wolne. Dobrze. 8-10 posiłek, posiłek. Do celi. I kima. Tak to ma wyglądać.
Dobrze, to dobrze. Jest okej. Okay. Tak, harmonogram. Nie wiem, czy dobrze go zrobiłem, bo jeżeli się mylę... O kurde, coś mi upadło, nieważne. Jeżeli się mylę, to prosiłbym o komentarze, że słuchajcie, Dżingis, żebyście napisali, Dżingis, że zrobiłeś, według mnie powinno być tak, bo... I to bym bardzo przyjął. Natomiast... tam polecacie mi jakieś kanały. Czekajcie, bo ja muszę w ogóle zatrzymać przypływ więźniów teraz. Closet. O, właśnie, closet. Closet, zamknięte. Po prostu chodzi mi o to, że polecacie mi niejednokrotnie kanały różnych innych osób. Oni, mówicie, że oni... Czekajcie, bo ja widzicie... No zaraz tu przestanie mnie tutaj... Ten, troszeczkę zastopowałem, bo muszę wybudować tu cele. Nie mam wyjścia, wiecie? Materiały, ściana betonowa... I tak, to cela ma mieć raz, dwa, trzy, cztery na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery tu. Raz, dwa, trzy, cztery... Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, dobra, wejście jeszcze tylko do niej, obiekty, drzwi więzienne, tutaj stawione, jest ok, jeszcze będę potrzebował, no dobra, ale to najpierw muszę go zrobić, ok. I posłuchajcie, mówicie, żebym sobie zobaczył jakieś tam inne kanały, gdzie youtuberzy grają, gdzie nagrywają, żebym sobie popatrzył. Powiedzcie mi, jaki to ma sens, żebym ja podglądał kogoś, jak on to gra i jak on to tworzy i jak się mu to udaje. Ja uważam, że to nie ma sensu. Wolę po prostu, kiedy ja to robię sam, wiecie. Sam popełniam błędy, sam się uczę. Sam betonowa posadzka. Sam się uczę i... Czego nie mogę postawić do betonowej posadzki? No bo to muszę fundament robić. Jasne. Betonowy, dobra, tutaj w środku. Tak to mam zrobić? Czy tak? A jak oni mi zniszczą, to te drzwi... Może nie zniszczą. Patrzmy. Mam nadzieję, że nie. Jaki to miałby sens, żebym ja podglądał ich i wiecie, grał, nie popełniał żadnych błędów, żeby to wszystko wychodziło idealnie, tak jak, nie wiem, chcielibyście, żeby tak wyglądało? Moim zdaniem by to było nudne. Tak ja się uczę, coś sobie tutaj kombinuję, coś tu wymyślam, coś tu myślę, nad czym się zastanawiam. Nie wiem, czy dobrze to robię, czy źle. Wszystko wychodzi mi tutaj, wiecie, w praniu. Wypójście go, przyjmij to pomieszczenie, proszę cię, przyjął. No właśnie. I to jest to. Zniszczył mi ściany. No szkurde! Co za... oszołom. Jak mógł mi ściany poniszczyć? Dobra, betonowa posadzka. Tu. Dobra, poniszczył mi ściany, ale już naprawiłem. No i to by było nudne. No i co, mam sobie zaplanować na kartce, jak to ma być. Wiecie, najlepiej to chyba było zrobić tak, każda karteczka to jeden odcinek, nie? I wyrysować, tu robimy to, tędy podłączamy, jest fajnie. I zagram sobie gdzieś tam na singlu i jest okej, nie? I zobacz, znaczy na singlu, zagram sobie i zobaczę, czy to przynosi efekty, czy nie. To jest grane. No jeden więzień, wiem, że nie mogę mu przydzielić celi, bo jest... Bo sobie wymyśliła robić, popełniać przestępstwa, jakby... Jeszcze dziecko do tego wciągnęła. Jak to się, kurde, nazywało to? Jak to się nazywało, to łóżeczko, Boże? Jak ono się nazywało? O, kryb, dobra, jest. Kryb. Kibel. Poprosimy, toaletę, tu rozstawienie zrobimy bardzo podobne, tylko po drugiej stronie, no właśnie, i teraz mógłbym zrobić wejście tu, wtedy, no dobra, trochę odwrotnie będzie, trudno, to ja, nie, natryc, dobra, zaplecze, prąd łapie, widzę, ale rury nie łapi, potrzebuję tu rurę i tu rurę. No i jest niedobrze, bo znowu dużo tej rury będę musiał pociągnąć. Tak, pociągnąć, tak. Teraz tu i tu, dobra. I jeszcze małe rurki do podłączenia tego wszystkiego. I okej. Okay. No moi drodzy, musimy jeszcze tylko pomieszczenie zrobić, że to jest family cell. Tu, pyk, dobra.
i oni sobie ją tutaj ukończą, pomontują wszystko, podłączają, no i jest family cell i prowadzą już mi tą dziewczynę. Dobra, działa. Działa, jest. 35 godzin jeszcze, żebym odzyskał część kasy. Dobra, nieważne. Nieważne. Tu jest ok, to mi się podoba, tak to ma wyglądać. Tylko ja nie chcę więcej, czy ja mogę gdzieś zablokować przyjmowanie więźniów z dziećmi? Zdrowie, kształcenie, prawnika ja nie chcę na razie. Prawnik to zło, zło. Rozbudowa terenu pomieszczenia. Rozmieszczenie. Dobrze, rozmieszczenie musimy, wywiad, patrole na razie nie, zdalny dostęp to później. Zbrojownia również później, tu całe, ten psy nawet są i monitoring, to też jest później. W ogóle tam zrobimy później na placu, tak jak wiecie, nieraz w amerykańskich więzieniach widać jest plac, tam gdzie oni odpoczywają, postawimy jakieś tam, mają te ławeczki, żeby ćwiczyć tę żyznę fizyczną, postawimy tam budki telefoniczne. Nieraz tam widać, że na takich właśnie placach, w pacerniakach, widać te budki, prawda? I tak też zrobimy tutaj, ale to za moment. Ja wiem, że ta seria będzie trwała naprawdę bardzo długo, bo ja niewiele robię na tych odcinkach, dużo więcej gadam niż tutaj coś produkuję, ale będzie dobrze, obiecuję, że będzie dobrze. Jeszcze chwilkę zobaczymy, jak to wszystko funkcjonuje, czy ma to wszystko rączki i nóżki. Tutaj oczywiście jakieś tam zagrożenia, poważne problemy 20 więźniów, no, problemy. Było nie popełniać przestępstwa, to byście nie mieli problemów, no. A tak to tulić jadaczki i 24 godziny, żeby miał 16 tysięcy. I tak to będzie wyglądało. Już niedługo w ogóle oddzielę tutaj ten, o tutaj, tu postawię bramy, wiecie, jedną. Tu drugą i będą sobie mieli otwierane, tylko czy to właśnie zdalne otwieranie da radę. Mam nadzieję, że tak. A plac będzie, już przybiegli, już. Tatusiem i mamusią się może zobaczyć, bo się stęsknili. No trudno, jest jak jest. Co tam się dzieje w ogóle? Co to za krzyki? Ojej, tam jest ktoś ranny. Wow! Wow, jakieś rozruby się dzieją u mnie w więzieniu. Co za rozruby się pytam? Kogoś mi tutaj, gdzie to? Gdzie kto prowadził to? Nieprzytomnego mamy. Dlaczego moi lekarze nie reagują w ogóle? To jest jeszcze jeden nieprzytomny. Co się dzieje? Ale oni go chyba uleczą, co? Uleczycie go? Nie chcę mieć zgonów na razie. A, uleczony. Długo to nie trwało. Tu jest ten ranny. On sam sobie idzie, zobaczcie. A mamy zdjęcie. O, zobaczcie, kurde, tu mają jednego zatrzymanego, a tutaj ranny jeden. No dobra. Ale w drzwiach go leczą, jest okej. Okay. Coś jeszcze? Posprzątaliby się ten bałagan tam, moi drodzy. Tu jest jeszcze ranny. To była niezła burda. Niezła burda się działa. Ojej, co tu się działo w ogóle w tym moim więzieniu? Co tu się działo? Pierwsze jakieś występki. No trudno, no, co zrobić? Taka rzecz, taka kolej rzeczy, tak się nieraz dzieje. Ale tu jest ostro się dzieje, zobaczcie. Wysoki poziom zagrożenia rośnie w górę nawet. Jeden wykonujący pracę, czterech? Nie wiem, o co tu chodzi. On tu w drzwiach krzyczy, żeby go uleczyć. Uleczcie mnie, help me. Zapanowaliśmy troszeczkę nad tym? Chyba nie do końca, wiecie co? Ćwiczenia potrzebuję. Ci poćwiczę, ty. W ogóle nieznana reputacja. Jest coś złego coś się dzieje. Coś mi się tutaj nie podoba, coś mi się tu nie podoba, moi drodzy. Ale to nic, ja muszę czekać, właśnie, ja muszę czekać, aż dostanę tę kasę. Dopiero coś więcej będę robił, dopiero będę więcej zaczynał tutaj z pójściem dalej.
Teraz mnie zastanawia właśnie to rozmieszczenie, czy to mi da właśnie rozmieszczenie również więźniów, czy nie. Jeszcze godzinę 26 nad rozmieszczeniem. Jakbyśmy to mogli jeszcze wziąć. Prawnika nie chcę w żadnym wypadku. To mordę nie będę płacił im. Ocenie. Nie wiem, ja to muszę to zrobić troszeczkę. Znaczy, to będzie wejście do biura. Właśnie, muszę to rozkminić i rozeznać się. No i tak to się drą, no. Problemy jakieś mają. Rozprowadzimy zaostrzony rygor dla wszystkich i tak się skończy. O 12 mieli żreć już? Posiłek był rano. Dopiero wieczorem. No nie może tylko, żeby coś tam, nie wiem. Komfort sobie zmniejszają. Po co? Nieważne. Ile mi jeszcze zostało? 28. Dobra, moi drodzy, posłuchajcie. No na chwilę obecną będę kończył ten odcinek. Ja sobie tak po prostu przepuszczę ten czas, żeby was tutaj nie nudzić, którym to pozostał do zwrócenia moich pieniędzy, ciężko zarobionych pieniędzy. Poza nagraniem oczywiście ten czas sobie przeleci. 27 godzin jeszcze zostało, czyli troszeczkę ponad dobę. I jak już będę miał te pieniążki, to spotkamy się w kolejnym odcinku z Prison Architect. A na chwilę obecną to tyle. Dzięki z wam mówi serdeczne i osłodziutkie papa. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Jeżeli wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do kolejnego razu. Cześć. Yo.